Krzyż! Nie, nie, Bogdan! O, nie, najgorzej, najgorzej! No, uciekaj, uciekaj, nie! Kurda, patrzcie, no, tam Bogdan jest. O, nie, Bogdan! Ty mendo! Tam pewnie Bogdan jest. A, dobra, uciec. Dobra. Au! Dobra, muszę uważać. Okej, musimy stąd uciekać. Musimy znaleźć brudę naszego sąsiada Bogdana, bo to jest menda i złodziej. Nakradł się cieszy. Kurda! Ja ci dam, Bogdan. Ja ci dam, Bogdan. Już idę po ciebie. Ła. Dobra. No to ja musimy zjechać, tak? Moje oczy nic nie widzę! Ała! Nie podobało mi się to. Dobra. Jesteśmy na placu zabaw? O, jaki trening mamy. Dajesz. O! Jeszcze raz. Ej, to jest spoko. O! Taki bramkarz. Będę trenował na twarzy Bogdana. O! Prawie trafiłem w głowę. O! Dobra, chrzanieczki. Łapię to. No dajesz, można. O! Dobra, ała. O! Patrz, jaki zręczność. Tyś! Nie zdążyłem, dobra. I myk do sąsiada. Dobra, starczy tej zabawy. Okej, rzucanie spoko zrobione, dobra. Tu mam jakiś drugi test. O nie, dobra, czekaj, to jest jakiś zbugowany, czekajcie. Ała, ale weź się z tym przyciemnieniem, ogarnijcie się. I co, mogę się tak podnieść? Nie, nie mogę się tak podnieść. Co to jest? Mamy tu jakiś kluczyk. No dobra. Proca. Dobra. Pyk. 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 Będę miał bonus za to? O, sąsiad! Ty, Bogdan, ty mendo jedna! Dobra, pyk. Nie trafiłem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. To jest specjalny trening na Bogdana. Muszę go zdać w 100%. Inaczej Bogdan będzie się śmiał. Dobra, zaliczone. To jest 200%, co nie? Oka niezruszona. Dobra, co jeszcze, zaraz pójdziemy do sąsiada Bogdana i mendy i złodzieja. Bo tak, my jesteśmy po gorąco Bogdana. Siema, co się stało? Ciekawe, jak zaczniesz gadać, to ci uderzę. O, co tu masz? Prawdopodobnie był to Bogdan, co nie? Stary? No oczywiście, że to był Bogdan. Kurna, się wziął i nakradł się cieszy, dobra. Dobra, nasz trening za zakończony, jesteśmy przygotowani, by zmierzyć się z Bogdanem. Bogdan! Co? Matko, wy nie przesadzajcie, no nie musieliście podkopu robić. Bogdan nie jest aż taki niebezpieczny. Dobra, więc plan jest taki. My jesteśmy tutaj. A my jesteśmy tutaj. Ale tu jest Bogdan. I aktualnie wykopał ktoś tunel, żeby dostać się do Bogdana. Matko, ty naprawdę ktoś wykopał tunel. Czy my trochę nie przesadzamy? Bogdan może nie jest aż taki zły. No, żeby tunel kopać pod jego dom. Jezu. Widzicie jaki? Co? No, już jestem, już idę. O, dobra. Ej, zaczekaj chwilę, bo ja nie jestem taki szybki jak ty. No. Dobra, już idę, tak. A ściekach musieliście się zbudować, żeby do Bogdana się przedostać. Jezu, co ty to... Kaza, bracie, pomóż mi. Dobra, słuchaj, ja sobie poradzę. Nie takie rzeczy się robiło. Wszystko, żeby dowiedzieć się sekretu Bogdana.
Bo Bogdan to menda i złodziej, co się nakradł, się cieszy. Ej, fajne jest to spinanie, ej. Myślałem, że ta gra jest tandetna, to póki co jest spoko. Ej, ale ty mnie zostawiasz? No, ej, ale myśmy się razem, no, Bogdana dorwać. A dasz mi latarkę chociaż? Co to? O nie, to Bogdan! Ty mendo złodzieju, co się nakradłeś? No cześć, Bogdan. Ej, Bogdan. Bogdan, halo! Boże, dobra, już. Teraz wiem, czemu się tak przekupują. Na szczęście cię nie złapał, jesteś tak się schowałeś, że nigdy cię Bogdan nie znalazł. To nie, było blisko z tym Bogdanem. Walkie-talkie. O, dzięki! Co jest? Ej, czekajcie, to jest tam dzicia... Co? Gdzie ja jestem? E? Wait a minute, co? Ja się przyłączyłem na nią? A Boże, dobra, bo tu mamy kooperację. Albo powtórzenie misji. Tylko czemu zamykamy się w szafie? Tak, Bogdan biegnie tak. Dobra. Dobra, przełączamy się na tą dziewczynkę. Bogdan jest tutaj, a my jesteśmy tutaj. Musimy dowiedzieć się wszystkiego na temat Bogdana. Bo Bogdan to menda. To się nakradł. Ta, wcale, bo Bogdan teraz nie zauważy, że my tak wchodzimy po prostu. Nie. Bogdan na pewno. Bogdan powinien mieć takie zagrywki 200 IQ, że tak naprawdę wszystko przewidział. Mogę tu wejść? Nie, muszę się przedostać tutaj. No dobra. Włączamy się! Dowiemy się prawdę, Bogdanie. Nie martw się, Bogdan. Ja o tobie wszystko wiem, Bogdanie. Śledziłem cię całą serię Hello Neighbor i żałuję czasami tego wyboru. Ale śledziłem. I powiem ci jedno, Bogdan. Nie bez powodu cię ludzie śledzą. O, nie, Bogdanie. Dobra, przełączamy się. Dowiem się wszystkiego. Czemu się w szafie chowacie? No nie musicie się w szafie chować za każdym razem. Bogdan nie jest aż taki straszny. Co wam zrobi? Porwie? Może? Nie wiem. Uniwersum Hello Neighbor jest bardzo dziwne. Dobra, przełączamy. Bo Bogdan to menda. I złodziej. Zasadami czasami, chyba. Nie wiem. O, mogę zjechać. Ała, to było ślepienie. Nie, ja nie lubię tego. Dobra. Nie dam rady. Raz. Dwa. Dobra, udało się. To było ciężkie. Ale dam radę. Czemu takie zaciemnienie za każdym razem? Ja w gorsze gry grałem. Parkour. Bogdan. O nie. Boże, jakie jesteśmy wysportowani, ja bym nie dał rady tak długo się utrzymać na tej rurze. Dobra. Według naszych informacji, Bogdan, musimy dostać się dalej do chałupy Bogdana. Bo on się nakradł, się cieszy. O, widzę, że już zaraz... Aha. Bezpiecznik, powiadasz. A to jest zniszczone. A to nie jest zniszczone. Ale nie mogę wziąć. Dobra, póki co udajemy się tutaj. Może tędy będę mógł coś jeszcze zrobić, zanim będę przełączał się na moją postać kolejną. Bezpieczniki są tutaj, a my jesteśmy tutaj. Co my tu mamy? Chyba kolejną misję. Ała. O. Bogdan! Ja tak się wysilam, by się dowiedzieć o tobie prawdy. Doceń to, Bogdan. O. No i no, będziemy siedzieć w szafie, ta? A, mam nadzieję, dobra. Teraz nasza kolej. Nie wiem, kim jestem, ale kimś jestem. Może to, bo tam było kilka postaci tam w Secret Neighbor. I może gramy teraz scoutem akurat. Nie wiem, ciężko ocenić. Dobra. Bogdan!
Muszę się wysilić trochę. Przygotowaliśmy się na cały trening, na całe lata i tak dalej, by odkryć tajemnicę twojej piwnicy. Nie udało się w to w grach. Skrzanili całą produkcję. Firma upadła i tak dalej. Jeśli chodzi o Halo Neighbor. Ale my damy radę. Odkryłem twój sekret. Chociaż sam Secret Neighbor jest całkiem dobrą grą. Jak na podróbkę DBD. Jest wspieraną, ale dobrą. Taka jest moja opinia, zwłaszcza, że miałem współpracę z tym. Tak. Chyba, że nie wiem, oni tak po mile mi napisali, żebym tylko... O, możesz przy okazji nagrać coś tam ze Secret Neighbor. No i nagrałem. A to było dawno temu. Łodzę ci, znałem się, dobra. Okej, my chyba jesteśmy w tym pomieszczeniu, co byliśmy, o. To jest bezpiecznik. Jakbyśmy nie widzieli. Aha, idziemy do piwnic, do szafy. Dobra, sam wejdę do tej szafy. Hello, neighbor! W ogóle sam kiedyś byłem fanem Hello, neighbor, tylko... gra zdążyła upaść. A, czekajcie, bo tu mamy takie obrazki, to może się dowiem, kim jestem. Kim ty jesteś? Nie, jesteśmy tym, Heavy'm. Znaczy Heavy'm, ja mówię na niego, mówiłem na niego Heavy. A to był ten, no w sumie był, znaczy dobra, był ten chłop, co miał więcej miejsca w plecaku. Dobra, tu jest bezpiecznik. Nie martw się, Bogdan, nie mów Buxton. Nie. I co? O! Udało się. Teraz będziemy mieli na niego... Nie wiem co. On teraz ma iść? Bo teorii ta ona nie może zejść. Dobra. No tędy... Mogę... Nie, dobra, bo chciałem, żeby ona mnie opuściła, ale... A zaraz... ja się wrócę... Dobra! Yupikaj, motherfucker! Dobra, a jednak mogłem sobie nogi połamać. Myślałem, że tak szczerze oni nie mogą tak skakać, ale chyba jednak... A, dobra, już widzę, tu rura była do zjeżdżenia. Dobra, nieważne. Szukałem... miejsca... Dobra, tam mam iść. Nie przyłączaj mi się, dobra. Ja szukałem rzeczy tam, których nie ma i co? No i znalazłem. O nie, jak... O, tak! Czekajcie! Czemu nie mogę wziąć kija na Bogdana? Istnieje szansa, że Bogdan jest przygotowany na nas. Nie martw się tego, Bogdan, już idę po ciebie. Hehe. Jesteśmy w domu Bogdana. Ale to nie koniec. Bogdan jest 3 kroki przed nami. Dlatego zostawił kraty. Ale spokojnie. Jakoś sobie poradziłem z tymi kratami. Nie ma rzeczy, Bogdanie, żebym nie dał sobie rady z tobą. O, tu jest ukryte pomieszczenie w ogóle. To jest zamknięte. O, tajemnica Bogdana niestety skleju. Jest niszczalna misa. Dobra. Pewnie któraś z książek prowadzi do sekretnego przejścia, znając Bogdana. Bo Bogdan to taka menda, że on wszystko mógł przewidzieć. Bogdan zawsze jest 20 kroków przed nami, przynajmniej Alfie był. Dobra, chyba nie ma żadnego tajnego przejścia. O, ukochana piłka była Bogdana. Zabiorę mu ją. Dobra, zabrałem mu tajną piłkę. Teraz jest moja. Dobra, jednak Bogdan nie jest 200 kroków przede mną, bo on zostawił dziurę. A przynajmniej może nie wiedział. Jest Bogdan. Menda i złodziej. Nakradł się i się cieszy. O, w dupę. Nie! Prawie mnie przyłapał Bogdan. Bogdan, nie rób ty poza! Jak się obracasz, proszę! Hehehe, dobra. Odkryjemy sekrety Bogdana. Jezu, ale pośledzone drzwi.
Bogdan sobie siedział dumnie w swoim fotelu i oglądał telewizję. O, co jest? Co to za space? Bogdan bez... Dobra, latarka na szczęście jest. Nie mogę jej podnieść. Ja pierdziu, Bogdan, co ty masz pomieszczenia, ty grawitacyjne? Jezu, to jest w ogóle jakiś inny wymiar. O matko. Bogdan naprawdę jest kilka lat przed nami. I to technologicznie i to wszystko. Dobra, bo za tym obrazem są jakieś brudy na Bogdana. Niestety nie ma, dobra. O ty ciulu jeden, Bogdanie jeden. O nie, to kruki Bogdana, już on wie, że tu jestem. Ale dobra, Bogdan. Zagrajmy. Znajdę na ciebie te... Nie wiem, co zrobiłeś tym dzieciom, ale coś zrobiłeś, na pewno, że się ścigają. Matko boska, ja nie chciałem parkourów mieć w tej Hello Neighbor VR. Ja wiedziałem, że ta gra może tego, ale... że ona aż ta... co dalej? O matko, dobra, już widzę. Bogdan, idę po ciebie. Znaczy dobra, nie idę po ciebie, ale dowiem się. O, w ogóle coś z tego pułapka. O nie, Bogdan polował na dzieci, co jest? Jezu. Jaka fajne światełko. U, jakaś puszka latająca. Bogdan. O nie, tutaj nienawidziłem zawsze tych misji z kukłami. Nienawidziłem to. Piekarnik, zaraz będzie lodówka. Tak, jest lodówka, nawiązanie do jednego z misji. Niestety nie widzę w nim żadnych dzieci, więc Bogdan na szczęście aż taki nie jest wyrolem. Potłuczone talerze. Wanna! To trochę mi przypomina tego Half-Life'a, że wiecie, tutaj Black Mesa i tak dalej. O matko. Za tymi zaginione dziecko, dobra, czyli Bogdan pewnie jest podejrzany. Wiedziałem, że Bogdan, poza kradnięciem i cieszeniem się z bogactwa i tak dalej, to jest coś więcej z nim. Wow, wow, wow. O, książki. Kisz! O, nie, nie, Bogdan! O nie, najgorzej, najgorzej! Uciekaj, uciekaj, nie, złapał nas! Nie, Bogdan, spokojnie, Bogdan, ja nie wiedział! Bogdan, nie! Najgorzej, Bogdan nas złapał i teraz już po nas. I co, będziemy w celi, czy gdzie będziemy? Już pierwszego dorwał. Zostało nas kilku tylko. O! Czemu mam rękawice? Tak, tak, wiem, że najlepiej jebnąć Bogdanowi, ale... Aha, ona poszła jebnąć Bogdanowi. Ej, bo jest taki problem, bo... Czemu mam rękawice? Co jest? A, bo my jesteśmy ekipą ratunkową, co ma uratować go od Bogdana. Tak, mamy detektywa, mamy tutaj tego, mamy tutaj lidera. A tak zawsze ona miała spoko umiejętności. A co się stało z Heavim? Ej! Chyba tego nie przeżył, mi się wydaje. Czy to rękawice służy, że jesteśmy... Dobra, tak, 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 spoko, spoko, bo... właśnie tego, wystawiliśmy jednego z naszych na świecie. Więc niestety, jesteśmy prawdopodobnie tym nowym dzieciakiem, który przyszedł z osiedla. Zapisujemy save'a. A gdzie jest nasza lina? 0 na 13. O Boże, ta gra ma jeszcze jakieś sekrety? Nie wiem, jakie ma sekrety, ale dowiemy się. Bogdan, ty mendo. Dorwiemy cię. Ach, ten Bogdan. My w ogóle... No oczywiście, że muszę robić teorie spiskowe i dawać jakieś mieszkania i tak dalej. Kurde, to wygląda, jakby miał być tutaj coś więcej. Ale chałupan sąsiada widzę, że powoli się rozkwita, dobra.
A nie, my jesteśmy tym mechanikiem, dobra. To jednak nie, to nie ma żadnej teorii spiskowej, jesteśmy jakimś tym. Dobra, może na początek zagrajmy liderem. Kuźwa, już wlazła do sąsiada, co jest? Zamknięte. Sprawdźmy, czy Bogdan jest w domu. To trochę brzmi, jakby on był za ścianą. Bogdan! A, nie wyjdziemy na zewnątrz. Świetnie. Jak się w ogóle zabarykadował? Co jest? Bogdan! Jak ona tu wlazła w ogóle? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Mogę wybić szybę na przykład? I uciec stąd? Aha. O matko, widzę, że tu będą łamigłówki i wszystko. Co się stanie, jak nas złapie? Nie wyrzuci nas chyba z mieszkania. Uuu, pieniążek! Ej, to było w Secret Neighbor. Może mu zapłacę i mnie zostawi w spokoju? Halo! Ręka! Nie, najgorzej! O nie, zostałem niepełnosprawny. Oddałem rękę za monetę. Kurwa. Jak tu żyć? Nie no, halo! Ta ręka zawsze mi zabrała monetę. Bogdan... Nie! 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 Najgorzej! Przełącz się! Przełącz się! Nie! Ja ręki nie mam! Bogdan! Ty mendo! Nie! Najgorzej! 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 Kurde! Idziemy do piwnicy, tak? Halo? I gdzie ona jest niby? Co, Bogdan ją zabrał, czy co? Prawie nas zamknął. Halo! I czemu ręki dalej nie mam? Oddawać moją rękę!